O, muszę wam opowiedzieć historię, którą dzisiaj w sklepie, sytuację, którą dzisiaj w sklepie, zawsze przy kasie miałem bardzo złe zdanie o kobietach, że totalnie takie nieżyciowe, motają się. Natomiast dzisiaj facet jeden mnie po prostu rozwalił, rozłożył mnie na łopatki. Zawsze spotykam, jak przy kasie jest kolejka, kobiety, które na przykład gadają między sobą, zamiast pakować od razu te wszystkie produkty. I później jest cała lada tego, a one nagle, o, bo pieniędzy muszę poszukać w torebce i ta torebka, kurka, z 50 klamotami. A dzisiaj był facet po prostu fenomenalny. Otóż miał napakowane do koszyka produktów, takiego na kółkach. Przepraszam, nie na kółkach, tylko taki, co się ciągnie za sobą na kółkach. Nie ten taki, że na czterech kółkach, tylko na dwóch. No i kolejka była ze trzy osoby, później on i na końcu, zanim ja od razu. I gościu patrzy, co on robi. A on postawił ten koszyk swój w kolejce i gdzieś poszedł, nie? No i okej, no ja stoję, za bardzo nie wiem, co zrobić, jak on zajął to miejsce w kolejce tym koszykiem, nie? No ale czekam, widzę, że ta kolejka aż tak się nie posuwa za bardzo, więc to mi wszystko rybka. W końcu przyszedł, nie? I tak się patrzy na mnie, ja się patrzę na niego. I z takim, kurka, takim wyrazem twarzy zwycięzcy wolniutko pakuje. Wiecie o co chodzi, kolejka już zeszła prawie, że. I taka przerwa jest, kurka, ze 3 metry to minimum, albo ze 4 do końca tej kolejki, bo już tylko tam jedna osoba przy kasie. A ten koszyk ciągle przede mną stoi, nie? Ja, kurka, stoję, nie wiem, co dalej robić, nie? Taki zadufany, taki, kurka. No i ładuje, bo tam coś doniósł jeszcze. Ładuje do tego kurka koszyka. I ja tak się patrzę na niego i mu kiwłem głową, żeby ten koszyk, no, podsunął sobie pod tą ladę, nie? A wiecie, co on zrobił? Zamiast podsunąć ten koszyk pod ten pasek, co jedzie, żeby produkty stawiać, i ja bym wtedy oczywiście doszedł ten, to zrobił tak, że z tego koszyka zaczął wybierać produkty i nosić na tą kasę, nie? I tak obrócił, no nie chciałbym skłamać, ale z 7 razy, nie? Bo tam miał trochę tych rzeczy i brał po kilka i nosił do tego, nie? Tylko po to, żeby mieć bliżej z koszykiem do tego miejsca, gdzie się je odkłada, nie? Bo to miejsce było od razu tutaj przy nas, to zamiast podsunąć koszyk, wyładować rzeczy i później wrócić z tym koszykiem do tego miejsca, to wolał zostawić tu koszyk, latać z tymi rzeczami, no i później miał blisko do tego odstawienia, nie? No nie mogłem z tego, nie? Ja już chyba taki wnerwiony trochę był na mnie, bo moje oczy musiały wyrażać taki śmiech, że po prostu szok, nie? Jak ja to zobaczyłem, mówię, czy on mi na złość robi, że on, kurczę, bierze te rzeczy, żebym ja nie podszedł bliżej i nie wyładował swojego. Bardzo dziwna sprawa to była. Pierwszy raz takiego nieogarniętego faceta, albo złośliwego, nie wiem, spotkałem. Zawsze to kobiety się motają, ale to tak się motają, że po prostu szok.